A więc okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, a w dzisiejszym materiale, tak jak zapowiadałem, kupimy sobie Star Power do Colta po raz kolejny, ponieważ jeden już, tak jak widzicie, posiadam. No i moi drodzy, na samym początku oczywiście, jeżeli ktoś z was jest nowy, subskrybujcie kanał już teraz, ponieważ lecimy po 350 tysięcy do końca roku i mam nadzieję, że z waszą pomocą się to uda. No i oczywiście, jeżeli ktoś z was chce kolejny odcinek z Brawl Stars na tym kanale, no to powiedzmy, że 10 tysięcy łapek w górę i nagram dla was coś nowego. A póki co, moi drodzy, ja już nie przedłużam i przechodzimy do materiału. A tak jak mówiłem, moi drodzy, dzisiaj zakupimy sobie Star Power do kolcika, który nazywa się Gwiezdna Moc i który, jeżeli się nie mylę, mogę to przekręcić, daje nam szybkość strzału i zakres strzału większy o 11%, dlatego wydaje mi się, moi drodzy, że jest to na pewno lepszy Star Power od Colt porusza się szybciej 8%. Co to w ogóle jest za Star Power? 8%. Co to jest 8%? To jest nic, moi drodzy. Dlatego ja już, moi drodzy, nie przedłużam, no i kupujemy Star Power do kolcika. Oczywiście za gemy, ponieważ nie chcę za dużo golda wydawać. Także cyk, 169 monet, 69, hehe, no i Star Power do Colta został zakupiony. No i moi drodzy, teraz nie pozostało nam nic innego jak przetestowanie tej wspaniałej gwiezdnej mocy. Sprawdzimy sobie go oczywiście na wszystkich możliwych aktualnie dzisiaj trybach, dlatego lecimy od razu, zobaczymy jak to wygląda. Czy jest w ogóle różnica pomiędzy Coltem ze Star Powerem, a Coltem bez Star Powera? Strzały lecą ewidentnie szybciej, to widać, aczkolwiek czy są większe? Nie wiem też jak za bardzo tłumaczyć zakres. Zakres to jest właśnie to, że strzały mają tak jakby większe hitboxy, czy... Okej, tutaj gościa udało mi się sklepać. W sumie to nie ja go sklepałem, ale okej, tutaj niestety przeciwnicy mają fajną postać, jaką jest Rose. Powiem wam szczerze, że naprawdę widać różnicę. Widać mega, mega różnicę pomiędzy... Okej, panie Daryl, weź pan spadaj. Pomiędzy atakami, że ataki widać, że są szybsze. Aczkolwiek czy ataki są... mają większy hitbox, tego niestety ja sam nie jestem w stanie ocenić. No niestety oczywiście Rose jest zbyt dobrą postacią i niestety udało się jej mnie zabić. Ale to nic, moi drodzy, ale to nic. Tutaj raczej ten Daryl sobie na spokojnie padnie. Okej, nie wiem dlaczego. Możesz pani... Dobra, fajnie. To nie jest tak, że ja nie lubię tej postaci, naprawdę, to nie jest tak. Ja jej po prostu kurczę pieczone. Nienawidzę, naprawdę. Co jak co, ale Rose jest tak annoying postacią. Dlaczego to jeszcze jest w tej grze? Dobra, walimy ulta, ale raczej nie uda nam się tego Daryla zabić. No powiem wam szczerze, że ta gra jest mega, mega chaotyczna i to mi się za bardzo nie podoba. No ale co możemy zrobić w tej sytuacji? No nic, możemy spróbować zagrać lepiej, spróbować nie dać się łapać i próbować lepiej celować, bo póki co z celowaniem jest naprawdę mega, mega problem. Zobaczcie, że ta Rose póki co dodżuje moje strzały. Tak, o, no i właśnie odpalamy sobie ulcika, wchodzimy sobie, jak leci. Okej, może uda mi się ją zabić, miejmy nadzieję. Nie wiem, gdzie ten typek poszedł, to nie mówcie. Okej, on mnie sklepie raczej. Dobra, na szczęście nie sklepał mnie. Udało nam się tą grę obronić w zasadzie na kilku ostatnich sekundach, także jestem z ciebie zadowolony, że coś, przynajmniej coś mi siadło. Walimy w tego Colta. Kurde, w ogóle jestem mega słabym Coltem, powiem wam szczerze. I komentowanie w ogóle tej gry sprawia mi mega problem, bo powiem wam szczerze, że co jak co, ale komentowanie Brawlu, gdzie dzieje się wszystko, jest naprawdę mega, mega trudne. Dobra, musimy lecieć powoli do przodu. Niestety wydaje mi się, że tutaj może być mega, mega problem, że raczej mi się nie uda zdążyć, jeszcze zostałem zabity. Chociaż 4 sekundy, błagam się, dobra, udało się. Nadrobiliśmy to jakimś prawem, mamy nawet odliczanie jakimś prawem. Jeżeli uda nam się to wygrać, no to nie będzie, moi drodzy, na pewno moja zasługa, ponieważ ja gram to naprawdę, naprawdę średnio. Aczkolwiek to nie! Jezu, naprawdę moje celowanie w tej gierce jest mega, mega słabe. No, nie mogę nawet tej biednej Rose trafić, co jest grane? Jestem najsłabszym ogniwem mojej drużyny, tego jestem pewien, ale zobaczcie, co się dzieje. 20 gemów jest w zasadzie w puli gemów. Więcej niż 20, 23 tutaj widzę, więc jest naprawdę... O kurde, no to fajnie się na... Fajnie się nabiłem, dobra, ale to nie ma znaczenia, ponieważ mamy 12 gemów, nie dotrą tego buł, także wygraliśmy. Nie jest to całkowicie moja zasługa, zostałem wykierowany, jak nie powiem co dokładnie, dlatego może zmieńmy ten tryb. Może zmieńmy ten tryb, będzie lepiej. Tym razem sprawdzimy sobie solo showdown i wydaje mi się, że tutaj może być zdecydowanie lepiej, ponieważ tutaj nie będziemy może trafiać na Rose, która będzie w nas wlatywała jak leci. Mamy tutaj właśnie tarę. W ogóle autoataki w tej grze zostały jakieś dziwnie zmienione. W sensie muszę dokładniej celować. Jakoś ciężej mi się gra na PC ostatnio, powiem wam szczerze. No właśnie tutaj propos Rose, to udało nam się jedną trafić. Nie wiem, wydaje mi się, że tamta Rose, która grała nawet dobrze. W sensie, no wiecie, granie Rose'ą i granie dobrze to się nie łączy, bo to postać dla two headów, ale naprawdę tamta Rose grała naprawdę, naprawdę git. No tutaj możemy się popłukować. On może mnie, bo ma zdecydowanie większy zasięg. Okej, cyk. I teraz pytanie dnia, czy uda mi się coś zrobić? Raczej nie, możemy sobie pójść po wspaniałego... No, to dawaj stary, okej, uda mi się go trafić, wow, raz, ale zaraz zginę. Na szczęście jego pociski się nie odbijają, także raczej uda mi się coś zrobić. Dobra, stary, naprawdę będziesz mnie obkrążał jak leci, nie zabijesz mnie raczej, albo mnie zabijesz.
Zabiliśmy się oboje, wow. Tym razem, moi drodzy, tryb, gdzie Colt jest zdecydowanie lepszy, ponieważ zagramy sobie na nagrodzie. I tutaj wydaje mi się, moi drodzy, że tutaj Colt może robić robotę, ponieważ nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale tutaj trzymanie na dystans jest zazwyczaj dobre. W ogóle mamy dzisiaj do zdobycia, w sensie do zagrania mapki, gdzie jest tyle krzaków. Wszędzie są dosłownie krzaki, dobra, oni niestety mają Piper. Kurde, no powiem wam szczerze, że nie podoba mi się to, jak gram tym Coltem dzisiaj. Gram zdecydowanie za słabo. Mogę grać lepiej, tylko kurde... Okej, okay, tego gościa na szczęście udało mi się zabić, ale niestety zginąłem od jego trucizny. No i teraz została minuta 30. Póki co wygrywamy. Zobaczcie, że ta Piper... No, te krzaki potrafią być, kurde, bardzo, bardzo zabójcze dla obu stron, póki co. Wow. Do tego się spodziewałem. Kurde, gram fatalnie, gram naprawdę fatalnie. Wydaje mi się, że to, że przegrywam, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Nawet nie chodzi o postać. Po prostu coś mi nie idzie dzisiaj. No i zobaczcie, znowu jestem zabity przez tego Rico. Co jest grane? Dobra, nie idę po lewą stronę. Już mam w dupie mam tą lewą stronę. Zostaję sobie tutaj po prawej stronie mapy. No póki co, moi drodzy, udaje nam się wygrać, ale jest to naprawdę, naprawdę na takim farcie, że nie mam pytań. Jeszcze tylko sobie odskoczył. Kurde, no. No nie jestem zadowolony z tego, jak aktualnie mi się w tej grze wiedzie. 100 HP! Udało mi się przejść na wszelki wypadek. Została minutka. Niecała. Póki co wygrywamy. Oczywiście znowu nie jest to moja zasługa, tylko mojej drużyny. Która jest dzisiaj ewidentnie lepsza. Ten Bu jest zdecydowanie ode mnie lepszy. Okej, cyk! No niestety Bu sobie zginął. Ja przeżyłem i udało mi się zabić tego Crowa, ale... No za dużo to nie da, ponieważ kurde, no wszyscy... Okej, wow. Ten Bu zabił sobie tego Rico z dwóch rakietek. To jest... No szanuję, fest. Zobaczcie, typek wie, gdzie jest. Okej, cyk! Cyk! To udało mi się coś w końcu zrobić, no ale kurde, wow. Ten Bu zrobił nam teraz takie value. Dobra, ja tam nawet nie podchodzę, bo dostanę z rakiety i sobie zginę. Widzicie to? Czy widzicie to? Nie wiem. Ja chcę, żeby ten Bu dostał MVP, naprawdę. Typo, co robi w tej gierce, teraz mam pytań, naprawdę. Okej, okay, tutaj na szczęście, cyk, zultujemy go sobie. Typek raczej zbyt dużych szans nie ma, no i udało nam się wygrać MVP dla Bu za to, co zrobił z tymi rakietkami dokładnie. No, typ po prostu... Ugrał nam tą grę niesamowicie, nie mam w ogóle pytań. No i tym razem, moi drodzy, oblężenie. No i generalnie chciałem pogadać na temat tego całego Star Power, ponieważ powiem wam szczerze, że nie wydaje mi się ono jakoś mega dobre. W sensie, jeżeli ktoś was nie widział, to w poprzednim materiale udało mi się zdobyć, w sensie kupić Star Power do Shelly, która regeneruje swoje HP w zasadzie do 100% z 40. I powiem wam szczerze, że to było naprawdę mega, mega mocne. I powiem wam szczerze, że to w porównaniu do tego Colta wydaje mi się naprawdę mega, mega... Takie se po prostu. Dobra, zultujmy tego typa. No niestety, moje ulti coś mi nie wyszło. Póki mają pajkę. No póki co jesteśmy niszczeni. Okej, okay, udało mi się przeżyć. Nie chcę też za bardzo podchodzić, ponieważ sami widzicie, że no, aktualnie moje HP jest w opłakanym stanie. Na szczęście mam taką postać, że w miarę spoko się to broni. Potem nie chcę podchodzić zbyt blisko, bo ten Frank mnie sklepie. Okej, okay, trochę nam procent zabrali, ale nie jest jakoś dużo. No i w tym momencie, moi drodzy, musimy nadrobić, bo... Kurde, no tylko, że będzie nam naprawdę mega ciężko nadrobić w momencie, kiedy oni mają... Franka, a my nie mamy żadnego frontlane'u. Mamy Brocka, który niestety nie jest zbytnio dobry. I mamy Jessie, która jest po prostu niszczona przez tego Spike'a. I teraz, moi drodzy, pytanie dnia. Pytanie dnia, zobaczcie. No ten Brock mnie niszczy, a nie ma kto zniszczyć przeciwnego Brocka. No dlatego wydaje mi się, że ta gra, no za dobrze się dla nas nie zapowiada. Jest naprawdę wręcz fatalnie. Mają po prostu lepsze postacie. No i znowu, zobaczcie, mają kolejnego golema. No póki co, powiem wam szczerze, idzie mi naprawdę mega, mega średnio. Wręcz bym powiedział, że mi się to nie podoba, jak mi idzie, no ale... Nie jestem w stanie za bardzo nic zrobić. I tutaj, moi drodzy, chyba... No, może nie będzie to koniec, no, ale na pewno to nie będzie też... Albo będzie to koniec. Zostałem zmiażdżony. Zostałem zmiażdżony, jak nie powiem co, dlatego... Zagrajmy jeszcze jedną grę, co? Bo dzisiaj idzie fatalnie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja jestem słaby, czy to jest kwestia tego... No, oczywiście, że to jest kwestia tego, że jestem słaby, czy to jest kwestia na przykład tego, że... Colt jest... Nie, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Nie mam tutaj nawet kogo winiać. No niestety, po prostu przeciwnicy są ode mnie lepsi, albo ja jestem słaby. Chociaż powiem wam szczerze, że w wczorajszym materiale, który nagrywałem w zasadzie 20 minut temu... Dobra, mogę zrezultować ten... Czy wy widzicie, co ja robię? Ja jestem totalnym trollem! Wow, dobra. Dobrze, że gram... No nie, jeszcze to mnie goni. O Boże, no... Never lucky, jak to mówią. Never lucky, moi drodzy. Zostało 6 osób, z czego... Na planszy widzę tylko... No i... Okej, na szczęście udało mi się go zabić, aczkolwiek autofocus mnie... Dobra, moi drodzy, no niestety, przeciwnicy póki co okazali się, moi drodzy,
lepsi. Są zdecydowanie lepsi. Darujmy sobie dzisiaj granie. No, przed chwilą szło mi dobrze, teraz idzie mi fatalnie. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że tym koltem po prostu nie umiem za dobrze grać. No niestety, bywa i tak. I moi drodzy, na samym końcu jeszcze jedna ważna informacja, ponieważ sporo ludzi pyta się mnie: Nexe, co ty masz za klan w ogóle i tak dalej? Otóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o mój klan, nazywa się on Kod Nexe i jeżeli ktoś chce do niego dołączyć, to droga wolna, aktualnie mamy jeden wolny slot, aczkolwiek ja ludzi offline powyżej 2 dni zazwyczaj wyrzucam, także najprawdopodobniej po tym materiale zrobimy sobie czystki, także zapraszam serdecznie, jakby ktoś z was chciał dołączyć do mojego klanu. Jak są już wymagania pucharków, to 5500, sorka, że tak dużo, ale po prostu i tak cały czas jest w zasadzie full w tym klanie, dlatego wydaje mi się, że nie ma sensu tego co na razie zmniejszać, aczkolwiek jeżeli pod tym materiałem będzie 15 tysięcy łapek w górę, to zrobię akademię dla ludzi poniżej, to tyle pucharków, ile będziecie mieli i chcieli grać, no to po prostu robimy akademię. No i co, moi drodzy, ja póki co wam dziękuję za oglądanie. Star Power do Colta moim zdaniem średnie, aczkolwiek ciężko mi się też wypowiedzieć w momencie, kiedy to ja ewidentnie spieprzyłem większość moich gier. No i co, moi drodzy, no niestety, nie pykło, bywa i tak. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie materiału. Życzę wam miłego dnia. Pamiętajcie, że 10 tysięcy łapek w górę i ląduje kolejny odcinek z Brawl Stars na tym kanale. A póki co dziękuję wam za oglądanie. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa!